międzynarodowy osiągała bardzo przyjemnie tych $100 za barię, ale potem nastąpił regres nieprawdopodobny do 35, bo Wenezuela w zasadzie wszystko musi sprowadzić, bo ona niczego nie produkuje, naprawdę mówiąc, poza ropą naftową, poza tą ropę naftową może sprowadzić. Jeśli mniej zarobi na ropie naftowej, tym mniej oczywiście może sprowadzić i tutaj zaczynają się olbrzymie kłopoty. Także już pod koniec sprawowania urzędu przez Chaveza zaczął się ten kryzys wenezuelski. Wenezuelka Karen Richard pamięta olbrzymie strajki przeciwko rządom Chaveza. Te strajki były takie, to nie trzeba realizowane w całej kraju, tak? To pamiętam, że te sklepy, te nie można kupić benzyny, takie rzeczy. Po 15 tysięcy pracowników z przedsiębiorstwa stopy naftowe, to przestali pracować. Jak podaje agencja Reutera, prezydent Wenezueli Nicolás Maduro zapowiedział wprowadzenie w sierpniu nowego banknotu Bolívara Soberano, którego nominał zostanie uszczuplony o 5 zer. No i właśnie taką decyzją prezydent Maduro chce nadążyć się za tą gigantyczną inflacją. A obecnie miesięczna opłata minimalna Wenezuelczyka odpowiada jedynemu, słownie jednemu dolarowi amerykańskiemu. Byłem sobie z prezydentem. Ekspres Gotowy. Ekspres Gotowy.